twój kolega z grupy Alan Banaszek wygrał tutaj w Grudziądzu. W tym roku ty poprawiłeś to. No i było blisko, abyś jeszcze został liderem tego wyścigu, ale zabrakło kilku sekund nieurwanych na bonifikacie, zdaje się. Jak się czujesz jako zwycięzca tego ostatniego etapu? No, bardzo dobrze się czuję. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się wygrać tutaj. No, wygraliśmy dlatego, że jesteśmy drużyną. Jesteśmy najlepszą drużyną w Europie, co pokazaliśmy na tym wyścigu. Chłopaki pomagali mi tutaj na każdych premiach, które były na tym etapie. Wygrałem dwie premie, odrobiłem 6 sekund. Walczyliśmy o wygraną w całym wyścigu, ale też o przejście drugiego człowieka w generalce, gdzie do niego traciłem 8 sekund. Udało nam się to odrobić. Do lidera niestety zabrakło kilka sekund, ale myślę, że możemy być zadowoleni z tego wyniku. Cała drużyna na to bardzo ciężko pracowała i to tylko im zawdzięczam dzisiejszy sukces i sukces klasyfikacji generalnej. Nie tylko klasyfikacja generalna, bo również jesteś najlepszym sprinterem tego wyścigu, niebieska koszulka utrzymana, więc chyba bardzo się przygotowałeś do tych finiszów tutaj w wyścigu. No tak jak mówię, pomogli mi tutaj tylko moi koledzy z drużyny, dzięki którym wygrałem i koszulkę punktową za najwyższe miejsca na każdym etapie oraz koszulkę aktywną, gdzie walczyliśmy na premiach. To wszystko pomogli mi moi koledzy z drużyny, którym bardzo dziękuję. Obserwował Ciebie tutaj dyrektor sportowy PZKOL Andrzej Piątek. Czy myślisz, że taką postawą zagwarantujesz sobie udział w kolejnych międzynarodowych wyścigach w kadrze Polski? Myślę, że to jest na pewno jakiś mały krok do tych wyścigów, ale tutaj każdy widzi, że pracujemy zespołem, że cały zespół zasługuje tak naprawdę na to, żeby właśnie jeździć.